Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy, kłaniam się. Ostatnio rozmawialiśmy sobie na temat Note 8. Dzisiaj troszeczkę się odmieniło i po raz pierwszy na kanale chciałbym wypowiedzieć się na temat LG G6, który został wydany na początku zeszłego roku, czyli telefon ma już grubo ponad rok. No właśnie, postarać się w ramach możliwości odpowiedzieć Wam na pytanie, czy LG G6 jest telefonem wartym zakupu w 2018 roku, już pod koniec pierwszej połowy 2018 roku. Zapraszam. Słuchajcie, jeżeli ktoś śledzi na bieżąco rynek telefonów komórkowych, dobrze wie, jaki ten LG G6 był telefonem dziwnym. I dziwnym, raczej w pozytywnym tego słowa znaczeniu, w kolejnych etapach tego telefonu na rynku. Słuchajcie, kiedy został zaprezentowany w pierwszym kwartale 2017 roku, troszeczkę niektórych zawiódł. Przede wszystkim, mimo iż posiada szklaną obudowę, nie posiadał indukcyjnego ładowania. Brak DAC-a. Kolejny temat to nie najnowsza specyfikacja, ponieważ telefon jedzie na Snapdragonie 821, gdzie konkurencja w zeszłym roku miała Snapdragona 835, zatem ta wydajność w tegorocznych flagowcach była mocniejsza. Owszem, LG naprawiło swój błąd, wydając V30, o której w swojej recenzji wypowiadałem się naprawdę całkiem dobrze i mam wrażenie, że V30 to właśnie powinien być LG G6 w momencie premiery, ale nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło. Mianowicie, mimo tych kilku niedociągnięć, przesadzonej ceny względem tego, co nam LG zaoferowało, ten telefon z miesiąca na miesiąc zaczął tanieć. I nie wiem, poprawcie mnie może w komentarzach, jeżeli się mylę, ale mam wrażenie, że LG G6 w zeszłym roku był najszybciej taniejącym flagowcem w 2017 roku, a być może nawet i na przełomie ostatnich lat. Tak czy siak telefon zaczął bardzo szybko tanieć. Aktualnie w momencie, kiedy przygotowuję dla Was ten materiał, ten telefon jest dostępny na stronie Bezcena, od której otrzymałem ten telefon do przygotowania dla Was tego materiału, coś za około 1300-1400 zł. Zatem naprawdę jest to cena niezła, tym bardziej, że jakiś czas temu, a stosunkowo niedawno, przygotowywałem dla Was materiał, czy warto kupić Huawei P20 Lite, którego cena oficjalna to jest 1599 zł, czyli jest droższy aniżeli aktualnie LG G6. I bez urazy dla użytkowników P20 Lite, uważam, że to jest spoko telefon, ale nie jest to telefon warty 1600 zł. A LG G6 w roku 2018 warty około 1400 zł? Jak najbardziej, tak. Dobrze, ale zacznijmy od samego początku. Jeżeli chodzi o całą stylistykę i jakość wykonania tego telefonu, naprawdę mi się podoba. Jest to połączenie z obydwu stron szkła. I właśnie ciężko było znaleźć informacje, bo jedne źródła podają, że z tyłu mamy Gorilla Glass 4, inne źródła podają, że jest to Gorilla Glass 5, natomiast front jest to Gorilla Glass 3. I tak jak zawsze mówię, telefon jest odporny na zarysowania, ale to nie jest tak, że nie porysuje Wam się, bo się Wam porysuje. To jak Wam upadnie telefon na ziemię, niefortunnie, w złym miejscu, nie pod tym kątem, to również ten telefon może się stłuc, mimo iż LG promowało w tym telefonie mocno jakiś tam standard militarny, dzięki któremu telefon będzie odporny na upadki. Polemizowałbym nad tym. Dobrze, moi drodzy, co warto jest zaznaczyć, telefon posiada certyfikat wodoszczelności IP68, zatem zanurzenia do 1,5 metra do 30 minut nie powinny telefonowi być straszne i tu jak najbardziej to mogę potwierdzić, zatem pod tym względem jest jak najbardziej plus. Ogólnie trzeba powiedzieć, że ten telefon jest naprawdę niezły. Pod względem jakości wykonania widać, że jest to klasa wysoka, jest to wysoka półka. Natomiast, czy coś mi się w tym telefonie nie podoba? Kurczę, wiecie co, ja jestem bardzo, bardzo przyzwyczajony, że na prawym boku telefonu mam jakiś przycisk. Tutaj tego przycisku nie mam. Przycisk włączania, wybudzania mam jednocześnie umiejscowiony tam, gdzie mamy czytnik linii papilarnych. Do czytnika linii papilarnych zaraz przejdziemy.
Natomiast, no wiecie, to jest bardzo subiektywna opinia, tak? No fajnie by było, gdyby ten przycisk jakoś był z prawej, natomiast z lewej mam przyciski regulacji głośności, u dołu mamy złącze USB typu C, głośnik, a u góry mamy jacka. Jeżeli chodzi o tył, tutaj mamy podwójny aparat oraz, tak jak powiedziałem, czytnik linii papilarnych, który sprawuje się naprawdę, naprawdę dobrze. Co można było powiedzieć na temat ekranu? Słuchajcie, to nie jest ekran Super AMOLED, to nie jest ekran OLED, więc nie oczekujcie tutaj najwyższej klasy ekranu. Bardziej mówię to do geeków, osób, które poświęcają dużo czasu telefonom i się po prostu tym jarają. Natomiast w normalnym użytkowaniu dla przeciętnego Jana Kowalskiego, Anny Nowak, to raczej nie będzie nic złego. Mimo iż jest to ekran IPS LCD, to jest to dobry, w dalszym ciągu dobry, przyzwoity ekran, który podejrzewam, że większości z Was wystarczy. Jeżeli chodzi o przekątną ekranu, mamy tutaj przekątną 5,7 cala z bardzo dużą rozdzielczością na poziomie 1440x2880 pikseli w proporcjach 18,5:9, co daje nam gigantyczne zagęszczenie pikseli na cal wynoszące 564. O jakichkolwiek widocznych pikselach możecie tutaj zapomnieć. To nawet Note 8, który no bądź co bądź ma większy ekran, no nie ma takiego zagęszczenia pikseli na cal, a rozdzielczość ma bardzo, bardzo podobną. Oczywiście telefon wspiera technologię Dolby Vision i HDR10. W przypadku Samsunga było tylko HDR10, zatem tutaj jak najbardziej dla LG na plus. Tak jak Wam powiedziałem, tak może się jeszcze raz powtórzę. Telefon jedzie na Snapdragonie 821 oraz wspierany 4 GB pamięci RAM. I to, że 4 GB pamięci RAM, to w zeszłym roku w niektórych modelach to był standard i nie każdy posiadał 6-8 GB. Natomiast Snapdragon 821 nie był już w dniu premiery najszybszym procesorem na rynku. I owszem, względem Snapdragona 835 czy Exynosa 8895 czy już tegorocznych modeli, oczywiście jest to słabsza jednostka. Ale na Boga, kurczę, nie kłóćmy się o jakieś specyfikacje, nie kłóćmy się o jakieś cyferki, bo przy normalnym użytkowaniu ten telefon absolutnie nie odbiega od innych telefonów. Mimo iż może nie jestem zwolennikiem za bardzo nakładki od LG. Mimo iż ten telefon posiada na razie tylko Androida 7.0, mimo iż LG tam powiedziało, że w tym telefonie pojawi się Oreo, to ja nie mogę złego słowa powiedzieć na temat użytkowania tego telefonu. Zawsze szanuję tego, kto próbuje robić coś nowego. Coś zaryzykować, raz wyjdzie, raz nie wyjdzie, więc jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o specyfikacje, oczywiście wszelkiego rodzaju gry, aplikacji będą działać, ok. Oczywiście w testach syntetycznych telefon nie będzie już wykręcać nie wiadomo jak super wyników, ale chyba nie testami syntetycznymi mamy się kierować przy normalnym użytkowaniu każdego dnia telefonu. Dlatego uważam, że pod względem specyfikacji, mimo iż nie jest topowa, tak biorąc pod uwagę cenę tego telefonu aktualną, którą tak jak powiedziałem oscyluje w granicach 1300, 1400, 1500 zł, uważam, że jest to w zupełności wystarczające. Tym bardziej, że konkurentów w tej cenie też nie mamy nie wiadomo jak wielu, ale o tym troszeczkę później. Dobra moi drodzy, lećmy dalej. Jeżeli chodzi o baterię, telefon posiada baterię 3300 mAh. I powiem Wam tak. Nie jest to nic rewelacyjnego, ale nie jest to też nie wiadomo jaki paździerz. Maksymalnie do 5, może jakimś cudem do 5,5 godziny na ekranie przy Wi-Fi, natomiast 4,4,5 godziny w LTE. W razie czego no po prostu warto jest mieć tę ładowarkę w pogotowiu, czy to ładowarkę, żeby podłączyć pod kontakt, czy ewentualnie jakiegoś powerbanka. Dobrze moi drodzy, jeżeli chodzi o aparat fotograficzny, zacznijmy od tego niestandardowego, czyli aparatu frontowego. Jest to aparat 5-megapikselowy ze światłem przysłony 2.2, nagrywający filmy Full HD. Jeżeli chodzi o przedni do takich zastosowań, jak strzelanie sobie selfiaków, okej, spoko. Nie ma problemu, jak najbardziej możemy sobie z takiego telefonu popstrykać sobie zdjęcia na Instagrama. Natomiast bardziej wolałbym się skupić na głównym aparacie. Główny aparat jest to podwójny aparat, jeden z tych pierwszych telefonów, które posiadały podwójne aparaty. Dobra, jeżeli chodzi o aparaty główne, mamy tutaj dwa aparaty 13-megapikselowe, jeden ze światłem 1.8, drugi ze światłem 2.4. I przy dobrych warunkach oświetleniowych zdjęcia wychodzą fantastyczne. Jeżeli te warunki są już troszeczkę gorsze, daje jeszcze radę. Natomiast kiedy te warunki są bardzo złe, to faktycznie możemy wówczas odczuć, że LG troszeczkę słabiej sobie daje radę niż te topowe flagowce. No już oczywiście nie mam tutaj co porównywać do Huawei P20 Pro, który mnie po prostu
rozkochał, jeżeli chodzi o aparat fotograficzny. No też nie porównywajmy, to jest telefon za 1300-1400 zł. Więc jeżeli chodzi o zdjęcia, naprawdę jest dobrze jak na swoją półkę cenową. Dodatkowo też telefon nagrywa maksymalnie filmy w rozdzielczości 4K do 30 klatek. Natomiast o super slow motion czy 60 klatkach w 4K możemy zapomnieć, choć dla mnie i tak jest to zbędny bajer. Jeżeli chodzi o odblokowywanie, słuchajcie, telefon jest, mimo swojego rozmiaru, jest naprawdę bardzo ładnie, nie wiem jak to nazwać, zaprojektowany, wyważony. Słuchajcie, bardzo dobrze korzysta mi się z tego czytnika linii papilarnych i naprawdę LG uważam, że należą się ogromne brawa. Nie tyle tylko za jego umiejscowienie, które jak na moje ręce jest fantastyczne. Sama szybkość działania też jest akceptowalna. Zatem jeżeli chodzi o ten sposób odblokowywania, no jest dużo, dużo lepiej aniżeli w Note 8. No oczywiście mamy jacka. No co dla niektórych może się okazać ważne. No i dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o głośnik, ten głośnik jest co najwyżej dobry. Nie jest powalający, nie jest oszałamiający, jest co najwyżej dobry. Brakuje mi w nim takiej efektu przestrzenności, czy jakkolwiek to zabrzmi. Tak jak na słuchawkach ten telefon gra fajnie, tak troszeczkę jak z Note'em 8, kiedy mówiłem wam ostatnio. Tutaj ten dźwięk na tym głośniku nie jest powalający, mówiąc szczerze. Być może to ja ostatnio zacząłem być za bardzo wyczulony na audio, bo zawsze mówiłem, że jestem takim słabym audiofilem, mam patologiczne uszy, w dalszym ciągu się upieram przy tym, ale staram się to zmieniać i bardziej zwracać uwagę na audio. Natomiast jeżeli chodzi o pamięć, są trzy wersje, 32, 64 i 128, jeżeli chodzi o rynek taki światowy, natomiast w stanowczej większości będziecie dostawać wersje 32 GB. Te 32 GB, ok, nie jest to może nie wiadomo jak dużo, ale mamy możliwość rozbudowy tej pamięci poprzez kartę pamięci maksymalnie do 400 GB, zatem co kto lubi, poza tym mamy jeszcze chmurę. Pod względem ceny, czyli tego tak jak już mówię co jakiś czas o tym, 1400, coś około 1400 zł, uważam, że jak za to co oferuje ten telefon i za to, że ten telefon jest w dalszym ciągu prawie flagowcem zeszłego roku od LG. Słuchajcie, jeżeli chodzi o G6, za 1400 zł uważam, że jest to rewelacja. Tym bardziej, tak jak powiedziałem, niedawno recenzowałem wam Huawei'a P20 Lite, który jest za 1599 zł, a bez urazy dla użytkowników Huawei'a, szanuję naprawdę, 100 razy bardziej bym wolał ten telefon niż P20 Lite. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie jest to już może światowa półka, nie jest to może ekran OLEDowy, nie jest to Super AMOLED. Snapdragon 821 wraz z układem graficznym Adreno 530. Może już nie jest to demon wydajności, ale w dalszym ciągu jest to w zupełności wystarczająca, satysfakcjonująca większość z nas jednostka, która pozwoli wam cieszyć się każdą grą, przynajmniej większością wymagających gier, każdą aplikacją, no i ogólnie sposobem użytkowania tego telefonu powinniście być zadowoleni. Czy mamy jakąś alternatywę w tej cenie? Owszem, mamy Xiaomi Mi 6, którą również jak najbardziej szczerze z całego serducha mogę wam polecić, bo jest to fajny telefon. Mamy Samsungi, jak dobrze poszukamy, to znajdziemy sobie w podobnej cenie Samsunga Galaxy S7 Edge'a, a na pewno S7. No do S8 już będzie bądź co bądź trzeba dopłacić, więc nie patrzymy wyżej, patrzymy do około 1400 zł. Być może jeszcze jakiegoś HTC, który no troszeczkę ostatnio słabo się pręży na rynku, a szkoda, bo uwielbiałem i uwielbiam w dalszym ciągu HTC. Tak czy siak, śmiało, jak najbardziej LG G6 w 2018 roku dla osób, które nie potrzebują nie wiadomo jak wydajnego smartfona, dla osób, które po prostu chcą mieć dobry telefon, a nie wydawać fortuny, bierzcie LG G6. To chyba tyle. Kurde, ostatnio dwa telefony tak się pozytywnie o nich wypowiedziałem, i o Note, i o LG. Gdzie ta moja krytyka? Dobre telefony, to się dobrze o nich mówi. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się nisko. See ya.